Nasze interwencje są przede wszystkim związane z pogodą, która panuje na zewnątrz. Cały czas przestrzegamy przed tlenkiem węgla, który pomimo tego, że mamy już słoneczną pogodę i wiosenną aurę na zewnątrz, to jeszcze się dogrzewamy, jeszcze występują zdarzenia związane z tlenkiem węgla. Są osoby poszkodowane. W tym roku notowaliśmy 2 osoby śmiertelne. To te najtragiczniejsze żniwo. W zeszłym roku nie było tak tragicznie. Natomiast jeżeli chodzi o sezon grzewczy, to tutaj odnotowaliśmy spadek interwencji związanych z tlenkiem węgla i spadek osób poszkodowanych. Niestety doszło tutaj do największych zdarzeń, czyli tych śmiertelnych odnotowanych z tlenkiem węgla, ale również pożary suchych traw, które towarzyszą nam w sezonie wiosennym, są niestety plagą, jeżeli chodzi o ilość interwencji związanych z działaniami Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie województwa polskiego. W tym roku już odnotowaliśmy 132 zdarzenia związane z pożarami suchych traw i nieużytków, gdzie w ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 1500 tego typu interwencji. Więc przestrzegamy przed świętami, aby wszyscy byli bezpieczni. To tutaj musimy zachować szczególną ostrożność zarówno we własnych domach, jak i to, co robimy na zewnątrz. Państwowa Straż Pożarna, jak i inne służby ratownicze są w stałej gotowości do niesienia pomocy osobom poszkodowanym, osobom, które tego potrzebują, więc tutaj nie boimy się i proszę dzwonić natychmiast na numer 112, jeżeli zaistnieje taka konieczność, ale należy wzmóc swoją czujność, jeżeli chodzi o święta, ponieważ jest to radosny czas i chcemy, aby takim czasem pozostał, więc tutaj trzeba mieć na względzie przede wszystkim swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich.